Okej, bierzemy się za robotę. Sadzimy nowy rząd malin od kolegi z sadowniczego zakładu doświadczalnego Brzezna. Przejechaliśmy pługiem dwuskibowym i teraz będę wybierał tą ziemię troszeczkę. Będę wybierał, żeby poszło sprawniej po prostu w kopanie, żeby nie było tak ciężko. Będę wsypywał obornik. Później delikatnie będę w koło sadzonek obkładał jeszcze ziemią torfową i to będzie tak wyglądało. Trochę roboty, mało czasu. Może w godzinę zdążymy w dwójkę. Tymczasem. Raz wezimy obornik, teraz do tego dziury, co wykopana pod te maliny. Tak na dole przysypujemy ziemią, tak jak tutaj. I trochę widłami później zruszamy, tak żeby trochę pomieszać ten obornik z tym, że te maliny wcześniej miały... Wcześniej miały dostęp do jedzonka. Ale to pewnie i tak za rok co dopiero się uwolni, więc na bogato. Kolejny etap. Przysypaliśmy tamto ziemią. No i jeszcze biednie było, więc Dominik pojechał jeszcze po jednej taczki i na tą ziemię jeszcze kolejny raz przywieźliśmy obornika. I teraz będzie w sam raz. Normalnie będą mieć takie dużo tego, takie dobre warunki, że i teraz na to idzie ta ziemia i później będziemy kopać dołki na sadzonki. I mamy teraz już drugi raz na bogato dane i teraz przesypujemy całość i będziemy robić dziury, ziemię obsypywać i będzie git. I teraz tak, mamy ładnie zasypane prawie do końca, sznureczek przez środek i do środka sypiemy ziemię uniwersalną. Tak, sypiemy, żeby korzenie miały na bieżąco. Trochę ziemi może wrzucić i pomieszać, żeby nie było tak sucho. No i mamy pięknie, ładnie ziemię wymieszaną. Troszeczkę możemy odgonić. O, zasypuję się cały czas. Dobra. Pyk. Wyciągamy sadzonkę z doniczki. Patrzcie, jaki ma ładny korzeń. Wsadzamy około 2 cm poniżej gruntu i przesypujemy to ziemią. Jednak za mało zrobiłem ziemi. I jak najbliżej linii. Wyprostujemy ją trochę. O. I takie coś będziemy działać. Przysypię teraz tą ziemią uniwersalną, wymieszam i będzie cacy. Mamy posadzone wszystkie odmiany po kolei. Poemat, tu też poemat, tu mamy polones, poranek, tu już coś innego powinno być po lesie. 3 bodajże, 4 po lesie i tu jedna odmiana poranna rosa. 15 sadzonek, co jakieś 40 coś centymetrów sadzone. Teraz na jesieni się nie obcina już. Ziemia w dołku, tak jak mówiłem wcześniej, jest wymieszana po prostu z torfową. Tutaj jedyne prace, które trzeba wykonać jeszcze, no to jak się gdzieś ziemia zapadnie, to trzeba podrównać tą ziemią. Bo nic w przyrodzie nie ginie, wiadomo, trochę obornika nasypane, ale raczej będzie brakowało gdzieniegdzie. I tak, malinki posadzone, czekamy na plony. Jeszcze raz dzięki wielkie Mateusz za sadzonki od sadowniczego zakładu doświadczalnego Brzezna. Zapraszam na ich stronę, żeby poczytać o rodzajach ich sadzonek. Dzięki wielkie za oglądanie. Cześć.